I teraz pytam. Jaki gatunek reprezentuje LS? Na podstawie analizy komentarzy pod odcinkami z ostatniego miesiąca odpowiadam. Lekko stroniczy to reality show. Reality show. Reality show. Słabo klasnąłem, wiesz? Mogę jeszcze raz? No dobrze. Okej. Okay. Coraz lepiej. Dzień dobry Państwu, witamy w czwartkowym odcinku Lekkostronniczego. Dzień dobry, witam pośród Państwa. Skoro czwartek i skoro wydaje mi się, że też w odcinkach przez Mateusza montowanych rozpoczęliśmy wałkowanie do zarżnięcia mema z Alesyf, no wiesz co, no. To chciałbym pociągnąć wątek, bo stary, siedzę sobie na TikToku w zeszłym tygodniu, siedzę sobie scroll. Panowie! Nie, właśnie nie panowie. Nie, ale syf, fendacze. To wiem, że fendacze. Wiem, ale tam to też do zarżnięcia. To też, no to też. A to dopiero zarżniemy. A ten już jest zarżnięty. A ja nie wiem, ile razy już coś w tym odcinku wybuchło. To prawda. Siedzę sobie na TikToku, stary, przeglądam sobie rzeczy i nagle, stary, moim oczom ukazuje się... Las? Po chuj mi las! Ukazuje mi się pan od fendacze, który prowadzi live'a, stary. O, co ty gadasz? No wiesz co, no... I nagrałem ekran 10 minut, jak oglądałem jego live'a. On tu na początku opowiada, że co mu zrobią w ogóle, że to są podróbki, że on się nie przejmuje, że to są podróbki. Czyli wie. Tak. Kurwa, nic nie ma. Konto nie moje, telefony kurwa nie moje. Cztery telefony, nie moje kurwa. Nie moje. Torebeczka. Co mi zrobił? 1200 zł, 1200 zł, skórzana torebeczka. Taka stylóweczka. Dlatego chcą prowadzić karty. On tu tłumaczy, że Polska bezgotówkowa i tak dalej. Mówię ci, top, 10 minut tego nagrałem i nie mogę uwierzyć, jakie to było gówno. Żeby tylko gotówka była na kartach, żeby wieść na... Ale sobie 1300 zł to oglądało, tylko live'a. Ja mam 50 lat. Trzy formy. Tak? Dostałem, kurwa. Od bezdomnego wszystko. Od co? Od bezdomnego. Ja mam 50. Panie czarna pantera, nie wiem co to jest czarna. Nie wygląda pan na 50. Byłem przekonany, że pan ma 37, 8. Bardzo dobry, co ja? W bardzo dobrym stanie jest pan zakonserwowany. Torebeczka 1200 zł, 1200 zł. Następna to torebeczka. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Do tego jest pudełeczko. Zajebista to torebeczka. Totalnie wiedzę oryginał. Stopka, czekaj, ja ci muszę to przerwać. Co on z tym robi? No sprzedaje. To jest stylówka. Jak? Że chyba piszesz do niego, że chcesz kupić i pewnie jakimś blikiem przelewasz się, no i on ci wysyła. Chyba, no i ja stary nie wiem. Ale jak ci nie wyślę? Wiesz, że jest live'ów sprzedażowych na TikToku? Ale jak ci nie wyślę? A nie było tak, że mieli zbanować live sprzedażowe na TikToku? Nie mówiliśmy o tym? Nie. Jak? Było coś, taki temat mieliśmy nawet. No, a czy przestajemy oglądać? Nie, oglądamy całe. Nie masz nic. Masz wielkie jajo. Rozumiesz? Masz wielkie jajo. Widać, że pan ma dużo frustracji w sobie. Ale zmień swoje myślenie, pokaż, że masz jaja, zrób krok do przodu i nie bój się. Dokładnie. Jak coś się wydarzy, to się wydarzy. Idź do przodu. Wtedy będziesz coś w życiu miał. Ale sobie, wiesz co? Taka torebeczka. 1200 zł. Just take all my money! Widać po niej, że ona jest nieoryginalna. Przecież ona jest... Nie, nie widać. Widać, typie. Ja nie widzę. Zgłoszony jestem, ale gdzie, kurwa? No gdzie mnie zgłosiłeś? Jest butny ten pan. Jest butny. Połączymy ze skórą. No gdzie mnie zgłosiłeś? Do tego jest pudełeczko. Nie mam ją tam. Tutaj pan otworzę. Nie no, widać, że ten pasek, ten zamek... Gdzie ty to widzisz? No nie widzisz, jaki ten zamek... Nie, bo ja nie wiem, jak powinien wyglądać oryginalny chyba. Nie, no popatrz, jak widzisz, że coś jest robione z porządnej jakości skóry, tak. To widzisz, że... O, można na tym przykładzie. Stop, nie no. Popatrz, widzisz, jakie to jest powyginane, jakie to jest nierówne, jaka to jest, załamuje się ta torba pod własnym ciężarem. Ona jest wypchana papierem w środku, nie? Ona się załamuje. Jakbyś zobaczył torebkę z porządnej skóry, nie musi być Louis Vuitton, po prostu torebkę z porządnej skóry, to ta skóra będzie sztywna, będzie trzymała konstrukcję, nie będzie się zapadała pod sobą, to będzie pewnie prawdziwa skóra. To jest pewnie jakaś ekoskóra, jakiś Sky czy coś. I to się stary załamuje. Zamek widać, jak on... tutaj otworzyć. O, widzisz, jaki jest pofalowany cały? Nie idzie prosto, ładnie, tylko po prostu... O, tu widzisz, co to kurwa jest, stary, za jakość wykonania. Nie widzisz, jaki to jest krzywe? Mati, daj zoom na zamek, wtedy może Włodek zobaczy, jak będzie cloudował. Widzisz, jaki to jest krzywe, jak po prostu fale Egiptu, no. Trochę szczerości teraz. O. 15... Oglądałeś to całe? Już przysypiałem. Już nagrywałem, żeby było do LS-a bardziej. Słuchajcie, z 15 lat temu... miałem pieniędzy, dużą bańkę, 15 lat temu przejebałem, spadłem do zera. Rozumiecie?
poszedłem i nie miałem na nic, na samochód na nic. I poszedłem i kupałem doły i tak dalej. I mówię, ale kupałem te doły, żeby zarobić na cukierki, na migałki. I powiedziałem, podniosę się, nie? Po miesiącu czasu, zarabiałem już ziomałkiem i tak dalej. No to szybko się podniosę po miesiącu. Czy będę torebki sprzedawał, czy coś, ale zawsze kombinuję i myślę, nie? Co dokładnie zrobić, żeby było, nie? Dokładnie. I na pi***e lecimy. 1200 zł. O, jeszcze pokazuję stary, jak się składa ta torebka, w ogóle patrz jak ją zgniecie, jak w ogóle kawałek szmaty. Patrz teraz, patrz teraz. Ale ja całe życie jeżdżę BMW-kami, rozumiesz? Całe to życie jeżdżę BMW-kami. Przepraszam. Zepsuje się, czy patrz. O. Popatrz. Powiem ci, jakbyś wszedł do butiku Louis Vuitton, jest Witka, co? Jakbyś wszedł i byś powiedział, pokazałbyś im to. Przepraszam, czy mógłby pan przy mnie złożyć tę torbę za 10 tysięcy, za 15 tysięcy? Mógłby pan ją tak zrolować? Chciałbym zobaczyć, jak się zachowa skóra. Czemu to robi? Nie mam pojęcia, nie wiem. Ale jakie jest twoje marzenie? Napisz mi swoje marzenie, jakie jest. Największe marzenie, jakie jest. Proszę pana, proszę pana. Pan tam jest, rozumiem, od sprzedaży. On tylko pokazuje, to nie sprzedajemy, to tylko pokazuje. Nie sprzedajemy, na WhatsAppie piszemy. Po co jest ten wątek o tych marzeniach? To nie jest najistotniejsze w tej terenie. On to robi, taki był moment. Taki był jego vibe wtedy. Czemu ja ktoś ma panu udowadniać, czy podąży za swoimi marzeniami, czy nie, skoro najważniejsze jest, czy kupi tą torebkę, czy nie. A może on też chce się wypowiedzieć? Może to łączy te rzeczy. Ale nie musi zbierać, morda. Ja sprzedam, dwa auta w sumie sprzedam. Sprzedam busa, i sprzedam BMW-kę i mam RS-a. Nie muszę, co ma? RS-a? RS-a, Audi. Czy RS jest mi potrzebny i czy wszystkie paczki przełożę do tego kombiaka? Tylko to. Mam wrażenie, że dużo się pan tłumaczy, jak na kogoś to nie musi nic. To prawda. Dalej maltretuję tą torbę. Chciałbym tylko powiedzieć, że ktoś kupi tę torebkę taką. Oczywiście z Wólki Kosmowskiej ta torebeczka jest. Wólka Kosmowska to ta chińszczyzna. Tam są wszystkie te hurtownie chińskie. Tak? Certyfikat, jasne, że tak. Certyfikat. Zaraz mi wszemy. Zaraz wam pokażę certyfikat. Ja już to nie mogłem tego. Już, Od jakiej firmy? Od każdej firmy certyfikat. 100 zł. Tak jest. Kupiłem, ale ja kupiłem w hurcie. To dałem mniej. Oni mają po 100 zł, ale ja kupiłem w hurcie. To dałem mniej. Jaka jest maltretowana ta torba, już Boże. To jest torba, która nawet nie jest używana, jest tylko do ekspozycji. Także, rajda. Certyfikat, wszystkie certyfikaty są tu. Pamiętasz, jak opowiadałem o tym, że na tych straganach się przebierało spodnie na tykturę? To ja myślę, że to jest ten trochę kij. Oryginalny certyfikat. Pompa! Lecimy! O, już chyba ten, już nie wytrzymałem, bo on chyba nie jest tak. A nie, jest certyfikat, proszę bardzo. To specjalnie dla ciebie. Proszę. Certyfikaty. Oryginalne certyfikaty. Certyfikat Louisa Vuitton. Louisa Vuitton? Certyfikaty z Louisa Vuitton. Oryginalne, kupiłem w sklepie. Nie wiem, co on robi z tym. Certyfikaty, proszę, proszę. Że się śmieje się, tak? Może takie rzeczy się robi, no. Prawdziwe, że się podoba? Prawdziwe certyfikaty. No już, o, to był mój limit. To był mój limit, tak, to był... I tak długo wytrzymałem, uważam. Już to była 22 prawie, już, no też zgonowałem. To było w Barcelonie, jak byłem. To spanie już. Wiesz co. Także takie jak chciałem ci przywieźć złoto. A to z Barcelony nagrywałeś? Tak. Leżę sobie już, wiesz, 21:30 leżę sobie w łóżeczku, wiesz, idę spać i scrolluję TikToka i nagle wyświetla mi się on z live'em. Myślę sobie, no nie wierzę. No ale syf. Ale te, aha, i też Barcelona słynie w ogóle z handlarzy podróbkami. O, Barcelona w ogóle słynie przecież z tego, że ludzie wystawia, o, takich jak on, to w Barcelonie, Michael Kors, proszę bardzo, oni wystawiają się na chodnikach, stary, z takimi torebkami. No popatrz, widzisz. Jak to jest legalne. Więc jest tak, że w Barcelonie i w innych miastach panowie rozkładają sobie różne podróbki na takich kocach. Rogi tych koców bardzo często mają, do rogów tych koców mają przyczepione sznurki. Jak tylko idzie policja, to jednym ruchem ręki zwijają to wszystko, że nie sprzedają, zwijają to wszystko w taki tobołek. Widziałem, no, że jakby, wiesz, na własne oczy, jak to wygląda. No, to pan sobie czeka. Jakby się tylko pojawiła pałkarnia, szybko zawija to w ten koc, na którym to leży i już go nie ma. No, czym to się różni od tego, co on pokazuje? Hello, mister. Dobrze, drodzy państwo, a w Chinach, jak już jesteśmy w temacie podróbek, Chiny idą na wojnę z Kubusiem Puchatkiem. Co? Tak. Kubuś Puchatek wygląda trochę jak Xi Jinping. Nie możemy tak mówić. Chyba.
Planują nas kina. W Polsce chyba jeszcze możemy. Bo wychodzi nowy film z Kubusiem Puchatkiem, ale taki horror bardziej. Taki Puchatek, Krew i Miód. Ponoć jeden z najgorszych filmów zeszłego roku. Ten film został zbanowany w Chinach i tam się pojawiło oficjalne info, że przepraszamy bardzo, ale nie będziemy jednak pokazywać tego w Chinach, bo nie przeszedł cenzury. Niemożliwe. Film miał być pokazywany na ponad 30 kinach w samym Hongkongu. Pokazano go przedpremierowo, przeszedł cenzurę. Okay. Potem nagle w ciągu ostatnich kilku dni coś się stało, co spowodowało, że niemalże wszystkie sieci kinowe zdjęły go z fiszu. Oczywiście ta sytuacja nie ma nic wspólnego z jakością obrazu, tłumaczył reżyser. W sensie, że nie jest 4K na przykład? Oczywiście, że tak. Tak naprawdę to nie. A propos Chin, mamy mail z Chin, jak już powiedziałeś o... Ale przyszedł z Chin? Tak. Z IP chińskiego? Tak. Sprawdzałeś? Z takiej domeny. Marek pisze. Ni hao. Ni hao, Marek. Ni hao. Historia jak każda. Kiedyś nie znałem, teraz oglądam w maratonach. Się. Czasem oglądam też przy mojej chińskiej dziewczynie, bo mieszkam w Chinach. Nie podpiszcie mnie do si, że używam tu YouTube'ka. Marek, od nas masz luz. Nie można używać YouTube'ka? Nie wiem, stary, gdzieś zaczniemy tylko po VPN-ie chyba, nie? W Chinach. I czasem dziewczyna zapyta nie co oglądasz, tylko z czego się śmiejesz. I co ja mam powiedzieć? Zazwyczaj nie ma to nic wspólnego z tematem odcinka, a wytłumaczenie o co chodzi zajmuje mi masę czasu. A na koniec zawsze słyszę, nie śmieszę. Dziękujemy ci, dziewczyno Marka. Ale nadal walczę i staram się nie zbyć jej i wytłumaczyć, niosąc kaganek LS-a. Pozdro z chińskiego maczka, jest... gdzie właśnie oglądam odcinek 1039. A może jest Chinką, nie rozumie polskiego, dlatego nie śmieszę. Może. Tak, jest przy mojej chińskiej dziewczynie, jest. No. Jest Chin. Czyli nie, ona nie rozumie po prostu polskiego, dlatego nie śmieszę. Tak. Bo co oni tam mają? Makaron? Mac and cheese? Nie, to są lody. To są lody, okej. Okay. Nie wiem. Cheese. No jest to chiński maczek. A nie mogę teraz na to patrzeć. Ostatni tydzień nie wiem, zdrowo. Mój Boże! Co się stało? Chcę trochę brzucha zrzucić. Co się stało? Że chcę trochę brzucha zrzucić, chcę dobrze wyglądać. No i chciałem wyglądać atrakcyjnie za swoje żony. Okej. Okay. I co? Taka stylweczka. I przez tydzień nie jesz zdrowo i przez jak cały się tydzień. Czuję się lepiej. A co znaczy jesz zdrowo? No, że jak mamy obiady, że trzeba kliknąć coś na lunch w biurze, no to daje wege. Zawsze daje rzeczy takie wege. I jakie na przykład jesz wege? No tam to są jakieś coś z rybą albo z tofu zamiast mięsem. Z rybą makaron. To wege? W Krakowie? Nie wiem, że jest wege z rybą w Krakowie. No nie no, wege. No, jest opcja z mięsem albo z mięsem. A ryba podpada do której kategorii w Krakowie? Przestań. Nie, to jest serio pytanie. Nie, no masz takie w ogóle dużo indyjskiej. A nie, to włoski był dzień. Barbecue chicken, cheese and bacon. Ło! To było nieźle. Falafel burger, no to jakieś takie. Ale to czekaj, wybiera się jedno, rozumiem. Tak, tak, muszę sobie kliknąć. Ile kosztuje danie? No bo nie widzę cennika. Lunch na koszt firmy. Wow. Ładnie się tam powodzi. No stary, zarabiamy, no to mamy na jedzenie przynajmniej. Ładnie się, no i co sobie w tym tygodniu wziąłeś? Pokaż tych ostatnich dni jeszcze. No z tych ostatnich dni. Na przykład wczoraj co wziąłeś, no? Wczoraj było fo tofu. A, czyli zupkę fo. Tak, zamiast z kurczakiem. Zamiast patty z kurczakiem. No rozumiem. Papryka. No, stary, może zagadka, bo ja też nie pamiętam, co to jest, stary. Pytanie życia. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. A, to okej. Okej, to jest fajne. Trying to achieve greatness or are you trying to avoid disappointment? Dlatego zadotowałem jako pytanie życia. Czy chcesz osiągnąć wybitność, czy chcesz uniknąć zawodu? No to jest bardzo ważne rozgraniczenie w życiu. Czym się kierujesz? Czy chcesz robić rzeczy wybitne, czy tylko chcesz po prostu uniknąć robienia rzeczy słabych? Wybitne, no. To raczej nikt nie miał z tym problemu. Ale robisz żelaza. No właśnie. Ale jest wybitne. Jaki reality show bym bardziej powiedział? Może, ale jak na LS-a jest wybitne. Oraj pole na traktorie, hej, hup, siaba, daba. Możesz to zrobić, taki spokojny odcinek. Możemy, a to pokażecie taką spokojną reklamę Marsa, stary. Baton ma. Nie pamiętam tej reklamy. A nie, to łamanie Marsa. Takie. A to łamanie było w wielu reklamach. A to było oszukane, oni już wcześniej mieli oddarte i tylko... Baton ma. Nie dało się go tak przeciąć. Gęsta czekolada. Pożywienie, świeżość. Ach. Yes. Energia. O, jakie dobre. Say hallelujah. I ten Mars wychodzący z czekolady. Mars krzepi, stary. Było hasło Mars krzepi? Tak. Co ty gadasz? Dobre, nie? Ale ja się tęskniłem za tymi czasami, matko. Ja muszę uważać na to, co triggeruje Włodka. Stary, zapominam. Jakie wtedy życie było łatwiejsze. Nie było, kurwa, ja pierdolę, czy ty jesteś głupi. Nie było łatwiejsze, po prostu miałeś 10 lat. Dla ciebie było łatwiejsze, twoi starzy mieli przejebane. Nie, po prostu dzisiaj w reklamach się nie kręcą ludzie dookoła jakiegoś starego krętka na green screenie, o tak. Stary, ta reklama jest tak zła. Jest najlepsza właśnie. Ona ci co ci sprzedaje? Ona ci sprzedaje zwykły batonik, a masz wrażenie, że kupujesz stary jakieś lepsze życie. Stary, kupujesz stary bieganie tym batonikiem, stary.
Jezu, gdzie on biegnie? Ja nawet nie wiem. Glukoza, bum, ciach. Karmel. Oj, ten karmel. Ale ten Mars się zajebiście wyłania z czekolady, nie? Chcesz sobie pomyśleć, to było w czasach, kiedy jedyne, co, oprócz tego Marsa to miałeś jakieś gówno lizaki za 20 groszy. A że w sklepie szkolnym. Na stać. Bo na tego Marsa mnie nie było nigdy stać. No nie, ile kosztował Mars? Za 2 złote? Złote 20. Gdzie 2 złote? Złote 20. Nie. Albo złotówkę nawet. No nie, złotówkę na pewno. Na pewno nie kosztował złotówkę, na pewno więcej. Gdzie 64. No. Nie, papierosy Mars. Nie, papierosy Mars. 20 sztuk. 99, widzisz? Mars 23 lat temu już... Wow! Ale to w Biedronce. Ale dobra, niech będzie, niech będzie. Nie, w porządku, okej. Okay. Myślałem, że więcej. No dobrze, to zostawmy was, drodzy państwo, zostawiamy was... Znowu taki baton Mars, energia, glukoza. Zostawiamy was, drodzy państwo, z tą nostalgią do lat 90. Co może być lepsze w batonie niż czekolada, karmel, orzechy, energia, mleko, glukoza. Aż się chce zapierać do kibla, po prostu tak cię ciśnie potem. Tylko to. Drodzy państwo, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że odcinki w tym tygodniu wam się podobają. Staramy się, żeby były dla was jak najlepsze. A tym się żegnamy. Staramy się, to wszystko robimy tak... Nie, no to prawda jest taka, że się staram. Ja się staram. Ja staram się wyszukiwać fajne rzeczy, żeby ci pokazać. Po co się starać, jak to ma być po prostu takie reality? Konrad, ale to, że udało się Włodkowi nacisnąć na odcisk nie, w tym ja tygodniu... Ja mam to w dupie. Totalnie, jak można pokazać, że się czegoś nie ma w dupie. Mnie to nie obchodzi kompletnie. Ja wiem, dobrze. To tymczasem Włodka to dalej nie będzie obchodzić w jutrzejszym odcinku, a tymczasem żegnamy się. Pamiętajcie, żeby być... Lekko. Stronniczy. A ty się nie przejmujesz tym, co Konrad napisał, nie? W ogóle. Tym mailem. W ogóle. No, to dobrze. A nawet jak się przejmuje, to nie widać tego. Nie widać tego.